Dotyczy fotelików w dziecięcych samochodach, to mimo wszystko proponuję Państwu zapiąć teraz pasy. Rzecz nosi nazwę skaryfikacja. Te szokujące zdjęcia to przykłady skaryfikacji, czyli blizny, które wykonuje się poprzez usunięcie warstwy naskórka. Z powstałej blizny tworzy się wzór, którego nie można już usunąć ani zmienić. Ten sposób ozdoby swojego ciała wybrał raper Popek. Skaryfikacja dziś szokuje nas tak, jak niegdyś szokowały tatuaże. Ania Ortodox, wokalistka zespołu Kloster Keller, ma nimi zajęte wiele przestrzeni na swoim ciele. O ozdabianiu ciała to moim zdaniem wypowiadać się powinni jedynie ci, którzy sobie je ozdabiają, bo tylko oni wiedzą, o co chodzi. To nie jest tylko jakaś tam prezentacja, żeby zaszokować innych czy coś. To jest coś takiego bardziej głębokiego. Ja jakby uzupełniam siebie o coś, czego czułam brak do tej pory. Skaryfikacja jest jednak krok dalej od tatuaży, bo skaryfikować można poprzez cięcia, wypalanie czy usuwanie skóry za sprawą środków chemicznych albo poprzez zastosowanie specjalnej maszynki. Skaryfikacja nie jest jednak pomysłem naszych czasów. U plemion, na przykład w Australii, żyjących w trudnych warunkach, była wyrazem umiejętności znoszenia bólu, wymagała wielkiej odwagi i symbolizowała przekroczenie własnego cierpienia. Dziś to podobno ozdoba świadcząca o tym, że mężczyzna, który się jej poddał, jest wojownikiem. Tak, i o tym sobie porozmawiamy z naszymi gośćmi. Jakoś jestem wrażliwa na ten temat, jakoś mi się trochę słabo robi. Anna Matysiak, aktorka, która ma wiele tatuaży, Piotr Galaca Mohamed, czyli zespół My Riot, dzień dobry. Profesor Łukasz Święcicki, psychiatra z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Ja nie mam tatuażu. Nie ma, ale za to koledze... ile ty masz tatuaży, Ania? 5. Pytasz, ja nie liczę, bo nie wiem, jak ja liczę, czy mam każdą kreskę liczyć osobno. No właśnie, tak, my nie podzielamy zdania Ani Ortodox, że jeśli się nie ma tatuaży, to nie ma się co na ich temat wypowiadać. Właśnie, więc... tak się zacukałem troszeczkę. Nie mam, ale mam zamiar coś powiedzieć. Dobrze, to pierwsza sprawa. Proszę powiedzieć z naukowego punktu widzenia. Dlaczego ludzie decydują się na tego typu samookaleczanie? Znaczy, nie wiem, czy to się da powiedzieć z naukowego punktu widzenia, bo nie sądzę, żeby do tego była jakaś nauka. I nie wiem, czy by się dało ją zrobić, dlatego że tu akurat bym się zgodził z panią Ortodox, która mówiła, że najlepiej to wiedzą ci, którzy sobie coś takiego zrobili, więc najlepiej ich spytać. To oczywiście będzie bardzo subiektywne i nie będzie zupełnie naukowe. Nie, chodziło mi po prostu o to, że badacze zastanawiają się nad tym, czemu ludzie takie rzeczy robią. Chęć samowyrażenia siebie. Ja zaczęłam co prawda od tatuaży, ale tylko po to, żeby zapytać was, czy zdecydowalibyście się na to, co pokazywaliśmy, czyli na te wzory, które się wycina w ciele, skaryfikacje, Ania. Ja nie zdecydowałabym się, ponieważ jakby w przypadku tatuaży mniej więcej efekt, który jest efektem końcowym, można przewidzieć. W przypadku tego typu zabawy, tak to może ujmijmy, czy też jakby formy upiększania swojego ciała, tak? Nigdy do końca nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. Niestety czasami ludzie nie wiedzą, że mają na przykład, nie wiem, jakiegoś bliznowca czy coś i nagle wychodzi z tego po prostu coś tak brzydkiego, nieładnego, brzydkiego, że no wolałabym sobie czegoś takiego, czego nie wiem, jak potem będzie wyglądać, nie robić. Dla siebie samej, tak? Nie zaryzykowałabyś, ale czy uważasz, że pogląd, iż jest to de facto sztuka? Podzielasz go? Tak, podzielam. Naprawdę widziałam swego czasu naprawdę prześliczne skaryfikacje. Dziewczyna, która miała na przykład zrobione na brzuchu obrazy, które wyglądały jak koronka, ale właśnie on był cały bardzo delikatny i bardzo malutkie te blizny były. A niektórzy na przykład lubią, żeby były jakieś takie wielkie i grube te blizny i specjalnie jakoś tam je... nie wiem, jakimiś chemikaliami starają się tak, specjalnie powiększyć ten blizny. Piotrek, to też jest kwestia gustu, jak jednemu się podobają drobne, drugiemu się podobają drobne. Jeżeli dajemy prawo ludziom, żeby robili co chcą ze swoim ciałem, to już nie możemy potem ich powstrzymywać. No bo chyba mamy prawo robić z tym ciałem, co chcą. Ja pamiętam moje pierwsze w ogóle zetknięcie ze skaryfikacją i to jest osoba, której jakby blizny wyglądają tak, że jakby akcja Popka jest właśnie taką akcją ze szkoły dla chłopców. To było w Sudanie. Wiele lat temu, miałem wtedy 15 lat i pojechałem tam z ojcem troszeczkę jakby na taką kampanię karną, zabrał mnie, bo tu się źle prowadziłem i budzę się pierwszy dzień i widzę twarz kobiety nad sobą, starszej kobiety i po dwóch stronach miała wycięte słowo Bóg,
To są trzy pionowe kreski, jedna podkreślająca, były jakby grubości palca po dwóch stronach, także najpierw przerażenie, potem oczywiście okazała się najbardziej ukochaną babcią, ale to był rytualny tatuaż, bardzo, bardzo gruby i gdzieś tam pewnie dla niektórych szpecący. Gdzieś to chyba gdzieś utkwiło w mojej głowie i w sumie te trójki też w formie tatuaży pojawiają się gdzieś tam, czyli mam Boga na sobie. Powiecie, że jak usłyszałem o skaryfikacji, to w ogóle nie, moje myśli nie szły w tym kierunku, a propos Boga, tylko przypomniałem sobie sytuację z internatu, w którym byłem i tam koledzy... Sznyty? Sznyty, no tak. A to jest samookaleczanie. Skaryfikacja to nie jest samookaleczanie. To robiłem nie takie jest rzeczy sama też rzecz. I myślę, że wiele osób przychodziło przez takie rzeczy. To jest zrobienie sobie krzywdy, to jest jakby zamach na własne zdrowie, czasami życie. Natomiast skaryfikacja, wydaje mi się, że bardziej to wszystko może wywodzić się z takich wręcz archetypów, zupełnie prymitywnych naszych dążeń do przejścia jakiegoś, właśnie przez jakąś próbę. Może są to często rzeczy, o których sobie nawet nie zdajemy sprawy, które robili w ogóle ludzie prymitywni, od których my gdzieś tam pierwotnie, od których my pochodzimy. I to się wywodzi z jakichś takich głębokich pokładów. Inicjacja. No tak, ale to tak samo tatuaż, to tak naprawdę... Wszelkie formy działania na ciele, wydaje mi się, że są w jakiś tam sposób, pomimo tego, że sobie tego nie zdajemy sprawy. Tylko, że mogą być jakieś delfinki i różne dziwne rzeczy czasami, to gdzieś te pokłady mogą być... Tylko, że nam się zdarzało w studiu mieć ludzi, którzy opowiadali o swoich tatuażach i otwarcie przyznawali, że oni są... Po trosze już uzależnienie od tego, żeby co jakiś czas sobie zrobić nowy. Tak, to dlatego, jest dlatego, że jak patrzysz w lustro i generalnie na przykład tatuujesz twarz i w pewnym momencie myślisz sobie, o, przegiąłem teraz, po dwóch, trzech miesiącach praktycznie nie widzisz tych tatuaży i generalnie zaczyna się ten syndrom... No i tu się martwię, że ze skaryfikacją nie, może ja pójść generalnie samemu sobie. Ale jak pan tak takiego osobnika by zobaczył z tymi bliznami, różne wzory, to tak pierwsze skojarzenie, że może jednak warto się nim zająć i sprawdzić, czy ma jakiś problem ze sobą, czy nie? Czy to jest rzeczywiście sztuka ozdobienia? Nie na tej podstawie, znaczy ja myślę, że bardzo wiele osób, które robią sobie tatuaże albo robią sobie skaryfikację, ma problemy ze sobą. Ci, oczywiście, którzy nie robią, też, prawda? I jest bardzo wiele osób, które mają całą czystą skórę i mają też bardzo poważne problemy ze sobą i odwrotnie. Także myślę, że nie kierowałbym się tym i na tej podstawie nikogo nie rozpoznawałbym żadnych zaburzeń. To nie od tego zależy. Aczkolwiek rzeczywiście ten problem tego uzależnienia i eskalowania no jest tutaj takim problemem, który w jakimś momencie staje się patologią, dlatego że ja słyszałem o sytuacjach, kiedy ludzie obcinali sobie kończyny w ramach procesu jakiegoś robienia czegoś ze swoim ciałem. Amputowali sobie kończyny. Taka no książka więc była, Erika Emanuela Schmidta, dzieło sztuki. Do dziwnych rzeczy, prawda? No tak, właśnie. O tym już nie można by rozmawiać spokojnie. Granica pomiędzy tym, że to jest jeszcze normalne, a no coś już jest nienormalne. Jest tak jak w psychiatrii, to nie jest takie trudne. Granicą jest funkcjonalność. Jeżeli człowiek przestaje dobrze funkcjonować jako organizm, to znaczy, że robi sobie krzywdę i trzeba mu w tym przeszkodzić. Jest chory i nie można tego. Nie można sobie niczego obcinać, na pewno. Czyli to jest tam ani palca, ani nogi, ani... Czyli jeżeli skaryfikacja na plecach w postaci jakiegoś wzoru runicznego nie pozwala nam się schylić, bo skóra się nie chce naciągać, to znaczy, że przesadziliśmy. Dobre pytanie, ale tak. Myślę, że dobrze, że Popek wrzucił do sieci ten film i że zrobił sobie to, dlatego że gdzieś tam rozpoczęła się jakaś dyskusja taka w jakiś sposób ogólnopolska i wydaje mi się, że bardziej poznamy to zjawisko, przestaniemy je demonizować i dobrze, że ale są takie... Ale w Polsce takie... są, znacie ludzi? A nie, bo ty mówiłaś, że to tak, w Polsce znam, było? Tak, znam ludzi, którzy w Polsce i o dziwo są to dziewczyny. Nie, to nawet ja mam takich ludzi, to nie takie trudne. Zobacz, ja mam tutaj na palcu dwie skaryfikacje. Tak, ja też mam tutaj, ale to niechcący. Planujecie kolejne tatuaże? Zrobię, próbuję zrobić latawce. Planujecie kolejne tatuaże? To już tak na koniec zapytam. No ja na razie niestety w związku z zawodem staram się zaprzestać. Chociaż ale tak jak mówię, ciągnie potwornie, żeby coś zrobić. Już sobie wymyślam, gdzie tego na pewno nie będzie widać. Może gdzieś za uchem, może gdzieś pod włosami, żeby coś zrobić. No bo to... Piotr, a ty? Wciąga. Tak, to cały czas. Bogate plany. Które podejrzewam mogłyby być tematem na osobną rozmowę. A może jednak. Nie. To się okaże, jak się spotkamy następnym razem. I skaryfikacja również nie wykluczona. Smoki bardzo mi się podobały. Proszę Państwa, temat jest, jak widać, obszerny, tylko proponuję, żeby za sprawą naszych gości i tematu w ogóle, jak już się Państwo na coś takiego zdecydowali,